Czy znacie skalę pornografii? Nie, nie znacie. Na przykład strony internetowe z pornografią. W 1998 roku było ich 14 milionów. W 2003 260, w 2006 420 milionów, a w 2010 500, w 2012 800 milionów, a obecnie 1,8 miliarda stron. Mamo, tato, dziadku, babciu, obudźcie się. Pastorzy mówią mi, ale Josh, spokojnie, pornografia istnieje od dawna. Czy twoja głowa utknęła w cemencie? Tak, istnieje od dawna. Ale nigdy nie była tak dostępna jak dziś. 35% wszystkich ściąganych plików to pornografia. W najnowszych badaniach wykazano, że 30% aktywności w sieci to pornografia. Wielu z was, dziadków, nie ma świadomości, że jest dostępna na jedno kliknięcie. Mógłbym tutaj otworzyć miliard stron z pornografią, tu w kościele. 80% młodzieży w wieku od 15 do 17 lat wielokrotnie miało kontakt z najcięższą pornografią. 80%. 80-90% pracujących z młodzieżą pastorów z fundamentalnych kościołów ewangelicznych ogląda pornografię. To ci, którzy odpowiadają za nauczanie dzieci. To wyjaśniałoby, czemu tak wielu liderów nie porusza tematu. Sami nie mają czystego sumienia. Poważny problem z pornografią występuje w 47% chrześcijańskich rodzin. 2/3 rozwodów ma miejsce przez pornografię. Według innego badania nawet 68%. Pornografia zwiększa niewierność mężów wobec żon o 300%. 1/3 odwiedzających strony z pornografią to kobiety. 90% dzieci w wieku od 8 do 16 lat wyświetliło pornografię przynajmniej raz lub dwa razy. Największym konsumentem pornografii w sieci jest młodzież w wieku od 12 do 17 lat. Czy to do was dociera? To są dzieci. Pornografia zastąpiła szkołę w roli nauczania o płciowości. Zastąpiła też rodzinę i to jest najsmutniejsze. Zastąpiła w tej roli także Kościół. Teraz uczy internet. Mówisz, moje dziecko nie będzie miało komputera. Bądźmy poważni. Oczywiście dobrze, jeśli nie będzie miało, ale... Mamo, co z kolegą twojego dziecka? Ale ja modlę się za moje dziecko. Tak, powinieneś. Posłałem mnie do chrześcijańskiej szkoły. Powodzenia. Pośród tych, którzy określają się jako fundamentalni chrześcijanie, prawdopodobieństwo, że oglądają pornografię, jest o 91% wyższe niż wśród ateistów. Jak poradzić sobie z tym ciężarem? Dr Patricia Greenfield stwierdza, że ciepła relacja rodzica z dzieckiem jest najważniejszym czynnikiem w zapobieganiu pornografii wśród dzieci. Dziecko może przyjść do ciebie z każdym pytaniem, a ty go nie onieśmielisz, nie osądzisz, ale wysłuchasz. Nieważne, jakie pytanie o seks ci zada, nie mów, jesteś za młody na ten temat, bo i tak sprawdzi sobie w internecie, słyszysz? Tam nie ma pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Musicie zacząć wcześnie. Zasady bez relacji prowadzą do odrzucenia. Jeśli zaczniecie rozmawiać z dziećmi o pornografii, że nie mogą tego robić i dlaczego, ale jednocześnie nie będziecie mieć z nimi głębokiej relacji miłości, to najpewniej nie zadziała. Słyszycie? Prawdopodobnie to nie zadziała. Święty Paweł powiedział, przyprowadziłem dzieci do Boga moim przesłaniem i poprzez moje świadectwo życia. Musimy żyć tak, w takiej bliskości z dziećmi, aby chciały one kultywować naszą wiarę. Czekajcie na okazję. Gdy coś się zdarzy w szkole, jakaś dziewczyna zajdzie w ciążę czy coś, kogoś przyłapią na czymś, zapytaj, a ty co o tym myślisz? To dobre czy złe? Wykorzystaj tę okazję i rozmawiaj. Tak buduje się przekonania. 10 sekund tu, 30 sekund tam, minuta jeszcze gdzie indziej. To są kształcące momenty. Musicie tak działać. To musi być coś normalnego. Moje dzieci zawsze mówiły, mój tata zawsze o tym gada.
I to nie było czymś negatywnym, lecz normalnym. Dlaczego mamy podchodzić negatywnie do jednej z najpiękniejszych rzeczy, jakie stworzył Bóg? A jeśli ja w to nie wierzę, to jak moje dzieci mają do tego dorosnąć? Jeśli ja nie kocham tego, co robię z ich mamą, dlaczego one miałyby iść w moje ślady? Moje dzieci nie są głupie. Jeśli nie będziemy wychowywać dzieci do wyższych celów, z większymi aspiracjami, w pragnieniu naśladowania nas, aby syn chciał kiedyś tworzyć z kimś to, co jego tata tworzy z mamą, nie wiem, jak wygramy. Pornografii nie zwalcza się dyscypliną. Możesz się nią podeprzeć, ale główną twoją bronią są większe aspiracje, dawanie wyższych celów.